Cześć wszystkim, z tej strony Wiki. Dzisiaj my z Tati chcemy opowiedzieć Wam o naszych pierwszych wrażeniach o Polsce. To będzie pierwsza część tego filmiku, drugą część będziecie mogli obejrzeć na kanale Tati. Link do jej kanału ja zostawię w opisie pod tym filmikiem, więc serdecznie zapraszamy. No i zaczynamy. Pierwsze moje wrażenie, jakie ono było. No wiesz, ogólnie tak najpierw, pierwsze co pamiętam, to tak mi się wydawało i, no i tak uważam, że to prawda, że w Polsce są ludzie takie bardzo otwarci, bardzo przyjaźni i uśmiechnięci. Tak, optymistyczni bardzo. Tak, tak. Widać, że oni zadowoleni ze swojego życia i w ogóle po prostu mogą zacząć rozmowę, podzielić się swoim zdaniem, no, albo po prostu porozmawiać na temat dobrej pogody, albo fajnego humoru i tak dalej. Tak, coś podpytać, tak, tak normalnie, nawet u obcych ludzi. Wiesz, na Białorusi nie powiem, że ludzie są zły, ale po prostu nie tak często, oczywiście, może ludzie nie są aż tacy zadowoleni ze swojego życia, w ogóle z dochodów, więc w tak, Polsce mi tak się wydaje, że ludzie takie bardziej otwarci, bardziej mili. Ty już tak uważasz? Tak, tak, też to w sumie od razu zauważyłam, taką różnicę. Też zauważyłam to, że wiesz, witają się na przykład, tak, jak wchodzą do pociągów, nie wiem, do tam szpitalu, jeszcze do takich, wiesz, publicznych miejsc, tak, gdzie tam więcej ludzi, to jakoś starają się zawsze się przywitać, uśmiechnięci, tak bardziej otwarci. U nas zauważyłam na przykład na Ukrainie, że ludzie bardziej otwarci do znajomych osób, do osoby, jakie znają tam, tak, a jeżeli osoba jakaś, wiesz, obca, to bardziej tak... Nie ufają, prawda? Tak, 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 nie tak ufają, nie ma czegoś takiego, jak na przykład wchodzisz do windy i się witają, tak rzadko. Tutaj zauważyłam, że prawie każda osoba się wita, nawet jeżeli ciebie w ogóle nie zna. Tutaj po prostu raczej tutaj jakiś, nie wiem, zwyczaj, że właśnie tutaj tak robią i w sumie mi to się bardzo podoba i też jakoś od razu zauważyłam w sumie taką różnicę. Tak uprzejmie ludzie zachowują, prawda? Tak, tak, nawet jak coś tam pytałam, bo w sumie dużo pytałam na początku, bo dużo rzeczy nie widziałam, tak, nawet gdzie tam jest przystanek, albo bus, albo jak kupić bilet, wiesz, to zawsze mi się starali pomóc. Raz pamiętam, jak jeszcze nie miałam karty, to chciałam, wiesz, kupić bilet, a nie miałam drobnych. To mi po prostu, wiesz, jakoś... Pożyczyli? Tak, po prostu dałam jedna. Pani mówi, proszę. A, wiesz co, ja chciałam też, miałam tylko taką większą, chyba 50 zł. Mm-hmm. I chciałam, żeby mi rozmienili. Nikt nie chciał rozmienić, bo nie mieli i mi po prostu kupili bilet, wiesz. No, fajnie. No, także to było takie bardzo miłe i byłam naprawdę zaskoczona, bo przecież kto ja jestem dla tej pani, tak, że ona mi kupuje bilet. Zupełnie obca osoba. Tak, to było bardzo takie miłe i także takie coś też zauważyłam na początku. Wiesz, również od razu zwróciłam uwagę, teraz już jestem do tego przyzwyczajona, ale naprawdę od razu zwróciłam uwagę na to, że w Polsce jest dużo restauracji i w ogóle, że oni zawsze są pełni, że ludzie nawet stoją w kolejce. Na Białorusi również jest spore restauracje, ale nie mogę powiedzieć, że po prostu nie ma tam wolnych miejsc i ludzie czekają w kolejce. Oczywiście to wszystko zależy od poziomu życia, prawda? Tak. I od cen, ale tutaj mi tak się wydaje, że prawie każdy może pójść do restauracji i wybrać. Tak, to. Tak. I w ogóle, jeżeli na przykład będzie to tańsza restauracja, no to nie oznacza, że będzie tam na przykład brudno, ale albo niesmacznie, prawda? Tak. Możesz przyjść do bardzo drogiej i będzie nie aż tak fajnie, jak na przykład w jakiejś tam tańszej restauracji. Więc na przykład, kiedy wychodzimy gdzieś na spacer, to również możemy sobie pozwolić pójść na przykład na jakiś obiad. Na Białorusi nie mogliśmy sobie tego pozwolić i najpierw byłam nawet zaskoczona z tego powodu i to takie dobre wrażenie na mnie zrobiło. Tak, o mnie w sumie tak samo. Na początku, chociaż wiesz, nawet ceny się różniły, tak? Bo jednak pizza na przykład, to na Ukrainie tak mniej więcej w dwa razy taniej kosztuje, tak? Tak? Niektóre dania to teraz już mniej więcej tak samo, zależy też od restauracji, ale wiesz, jak przyjechałam na początku, to mi było, wiesz, szkoda wydawać, bo ja to przeliczałam, ile na przykład ta pizza, wiesz, będzie kosztować na Ukrainie. Czyli to na Ukrainie wychodziło taniej? Na Ukrainie taniej, tak. W Białorusi to drożej jest. Tak? Tak. Aha. No na przykład, wiesz, u nas pizza kosztuje no mniej więcej 15 zł, tutaj z 30 musisz oddać i tak, chociaż teraz już na Ukrainie zależy od tego też, jaka restauracja. Z takiej najtańszej to już jest się znajdziesz, no teraz, wiesz, takie ostatnie lata, za ostatnie lata to ceny tak dużo poszli do góry, tak, tak, na Ukrainie. Także na początku to przeliczałam i mi to, wiesz, się wydawało tak drogo, ale potem już czasem, jak przestałam, wiesz, przeliczać, to jak już po prostu rozumiem, że zarabiam w złotówkach,
to wiesz, muszę kupować i wydawać w złotówkach, a nie myśleć, ile to wiesz, tam będzie na ukraińskie te pieniądze. Także tak, teraz po prostu też mogę sobie pozwolić, bo na Ukrainie też nie mogłam sobie wiesz, wychodzić i tak, nie wiem, chcę pizzę, kupuję pizzę, chcę kawkę. Jestem głodny, to po drodze, coś zjem, no, tak. Po drodze kawka, może tutaj jeszcze loda, może gofra, może coś jeszcze. I nie wiem, tak raczej myślałeś, nie, jednak to nie kupię, jednak mnie na to nie stać, nie, jednak tam trochę też oszczędzę, bo po prostu no, nie miałeś takich możliwości. Tutaj tak, widzę, że myślę, że każda osoba może sobie to pozwolić i tak, zawsze, bardzo często na weekend widzę, jak całe rodziny wychodzą też do restauracji, siedzą i no to jest bardzo fajne, tak, na Ukrainie też wychodzą ludzie oczywiście, ale no masz rację, tutaj po prostu... Tak, żeby kolejka stała przed restauracją i to prawie w każdej... Tak, kolejka, no, nie wiem, z 50 osób stała właśnie. Tak, kolejki czasami ogromne, że stoi się tam z 30 osób. Nie, u nas czegoś takiego nie ma. Połowa restauracji w ogóle może być pusta. A tutaj, jak na Starówkę wychodzisz, nie? Tak, tak, po prostu to musisz czekać. Kolejki, musisz czekać. Wszystkie ogródki zajęte, tak, naprawdę. Tak, to jest super, że ludzie mogą sobie pozwolić tak żyć w sumie. Także fajnie. Wiesz, ja również sobie jeszcze przypomniałam, jak również takie pierwsze wrażenie Polska na mnie zrobiła, to znaczy takie Polacy, kiedy ciągle proponują kawę. Na przykład, kiedy przychodzisz do salonu fryzjerskiego. Tak, kawę, herbatę, albo na rozmowę. My nawet kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy na rozmowę kwalifikacyjną, to byliśmy zaskoczeni, że nam od razu proponują, czego się Państwo chcą napić. Na przykład tam kawę, albo herbatę, albo soku. I przyszłam również do salonu fryzjerskiego pierwszy raz. To był taki zwykły salon fryzjerski. I od razu mi również proponowali kawę. Ja na Białorusi chodziłam również do jednej dziewczyny. Do salonu fryzjerskiego i to nie był taki zbyt tani salon. I to znaczy, że ja na tym strzyżeniu mogłam siedzieć nawet więcej niż godzinę, bo tak bardzo delikatnie wszystko ta dziewczyna mi robiła i nigdy nikt mi nie proponował kawy się napić, wiesz. I tutaj ja nawet zauważyłam taką sytuację o jednej swojej znajomej, tam jakiś fachowiec przyszedł coś naprawić i on również mu proponuje, może pan czegoś się napije. I ja nigdy takiego w ogóle nie spotkałam. Wiem, że to tak uprzejmie wygląda i czasami ludzie tak robią. Ale mi tak się wydaje, że w Polsce wszyscy tak robią. Tak, dużo osób tak robi. U nas jakoś też chyba bardziej nie ma takiej tradycji. Tylko jeżeli znajomi przychodzą, tak właśnie. Znajomi, przyjaciele, to wtedy tak. A jeżeli jakaś obca osoba, to raczej nikt cię nie proponuje. I raczej tak, jeżeli to pracodawca, to w ogóle tak... takie bardziej zimne ma nastawienie, ta rozmowa bardzo poważna, tutaj od razu jakoś tak miło rozmawiają, przyjaźnie, tak, właśnie też zauważyłam taką różnicę. Od razu ludzie takie, jak no, do tego pierwszego punktu my ponownie wracamy, prawda, że ludzie są otwarci takie i od razu przestajesz stresować w ogóle i już pewne błędy nie robisz po prostu, nic głupiego nie powiesz w takiej sytuacji dobrej, no właśnie. Bo tak się stresujesz, martwisz się i po prostu tak, jeżeli jakoś bardziej tak na poważnie tak wszystko, tak nie wiem, traktują, nic nie, jak już ci zaproponują kawę albo wodę, to już tak się czujesz bardziej... wygodnie, prawda? Tak, wygodnie już tak, także to jest taki super zwyczaj i w sumie od razu to się rzuca w oczy. Wiesz, od razu również zwróciłam uwagę i również to zrobiło na mnie takie dobre wrażenie, że w Polsce prawie wszędzie są bezpłatne toalety i pokoje matki i dziecka, bo na przykład na Białorusi ludzie wiedzą, że jeżeli przychodzisz do centrum handlowego albo tam na dworzec, tak, no to zawsze musisz zapłacić za toaletę. I nikt w ogóle temu się nie dziwi, a jeżeli chodzi w ogóle o pokoje matki i dziecka, no to nie jest takich pokojów na Białorusi takie mnóstwo jak w Polsce, po pierwsze. I po drugie, prawie wszędzie te pokoje są zamknięte. Ja pamiętam dobrze, jak kiedy Stefania moja się urodziła i my przychodziliśmy do centrum handlowego, to taki bardzo duży w Mińsku był centr, chyba tam... Nie pamiętam, ile tam było poziomów, może 6 albo 7 i tylko na jednym poziomie był ten pokój matki i dziecka i on ciągle był zamknięty. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie może mogę szukać tego, że nie wiem. Albo... I wiesz, my kiedy przyjechaliśmy do Polski, również taką sytuację pierwszy raz mieliśmy, bo jechaliśmy autostradą, chcieliśmy już z toalety skorzystać, ale nie mieliśmy drobnych pieniędzy, w ogóle to gotówki już nie mieliśmy i nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli w ogóle w toalecie na autostradzie gdzieś zapłacić.
kartą. No, się okazało, że nie musisz płacić to w ogóle darmo, nie? I że wszędzie przychodzisz i są te pokoi matki dzieckiej na stacji paliw i tak, gdzieś w centrum handlu. I to nie taki na przykład pokój, gdzie tylko ten stolik sobie zrobisz, żeby pieluszkę zmienić, no. A taki poważny, gdzie możesz w fotel wygodnie usiąść, nakarmić dziecko, albo mikrofale tam jest, albo taki specjalny sprzęt, żeby... Naprawdę? Mikrofale? Tak, ty chyba nie byłaś. Nie, nie byłam jakoś. Mówię poważnie, tak, tam są takie malutkie toalety, malutkie kible takie, malutkie nakładki i tam to wszystko pięknie wygląda. Żeby teraz wejść. Tak, a pokój matki dziecka, no to naprawdę ci mówię, takie ładne, że po prostu możesz usiąść. Wygodnie, i jest miejsce dla wózka, czyli oni są ogromne. Mm-hmm. Ty możesz spokojnie tam wejść i wszystko, co chcesz super, zrobić. Super, naprawdę. No tutaj tak bardziej zrobiono wszystko dla ludzi. Tak, jest przemyślone, tak. Tak. I bardzo wygodny w sumie to jest. Nawet wiesz, nigdy nie zwracałam uwagi. No bo po prostu ale trzeba nie będzie... miałam takiej potrzeby. Tak, ale trzeba będzie wejść i zobaczyć. Tak, jak ja ci mówię. Czasami tam również jakieś zabawki stoją i tak pięknie tam wszystko wygląda. Bo czasami jak wchodzimy ze Stefanią, to ona nie chce stąd już wyjść. Teraz jak te place zabaw w centrum handlowym były zamknięte i ona nie mogła tam się bać, to tak wejdzie, o, jak wygodnie. Fajnie. Można usiąść sobie tam poczekać. I zawsze tak ona jest zaskoczona, bo tam takie ładne, takie lustra, niby chmurki, takie kolorowe, te pudełka na mydło i ona tak zawsze lubi z tego skorzystać, bo może dosiągnąć wszędzie no. Wtedy ona taka jest. Fajnie. No to takie dobre wrażenie oczywiście. Że tak na się mnie czuje dorosłą, nie? Tak, tak, bo wszystko jej tam odpowiada i ona samodzielnie wszystko może tam jest zrobić. Super. I jeszcze również od razu zwróciłam uwagę, to również było takie dla mnie miłe zaskoczenie, takie miłe wrażenie, że w Polsce również w centrum handlowych są takie place zabaw dla dzieci i to nie tak, takie zwykłe, zauważyłam. Na przykład gdzie są różne zjeżdżalni albo gdzie możesz tam poskakać. Gdzie u nas by w sumie to byli płatne, by tak, takie właśnie. Coś na pewno. I również są tam takie niby tablety, gdzie możesz zagrać sobie w grę albo tak pokolorować jakiś obrazek, no to również takiego nie przypomnę, żeby tego, takie było na Białorusi, ja tak w sumie już prawie 2 lata nie było na Białorusi. Na Ukrainie tak... są, ale płacisz za to. No, za widzisz? Godzinę płacisz ileś, żeby pochodzić tam po to, tak, tam na Białorusi również są takie pokoi niby dla gry, gdzie są różne takie nadmuchiwane zjeżdżalnie albo trampoliny, gdzie również tam różne zabawki i musisz płacić, tak. Również z tego skorzystać. Tak, żeby w środku tego centrum handlowego był taki plac zabaw, gdzie możesz wariować no, przez kilka godzin tylko, i nie musisz zapłacić. No ja mówię, żeby na Białorusi takie było, tak. No to musieliby na to zapłacić i to nie mało zapłacić za to. A tutaj po prostu dbają o matki, komfort klienta, o komfort klientów, dzieciaków i bardzo zwracałam na to uwagę i to od razu tak widać i robi takie bardzo, bardzo dobre wrażenie. Wiecie co, moi drodzy, w tym odcinku to chyba już będzie wszystko. O naszych wrażeniach, które również mieliśmy od razu po przeprowadzce do Polski, chcemy jeszcze powiedzieć w naszym drugim odcinku, który będzie na kanale Tati, więc serdecznie zapraszamy na jej kanał i zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych moich filmików. Serdecznie dziękujemy wszystkim w ogóle, kto jest z nami, wszystkim, kto obejrzał ten odcinek do końca. Oczywiście możecie zostawić swoje zdanie w komentarzach. Bardzo dziękujemy. Serduszki, łapki do góry. Tak, tak właśnie. Więc bardzo wszystkim dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Pa, pa.